Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Oferujemy szeroki wybór kostki szlachetnej w cenie już od 45 zł za metr kwadratowy. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Jest wtorek, ostatni dzień maja, Agnieszka Gierz, dzień dobry. Zaczynamy magazyn miejski. Jak ma wyglądać główny rynek? Miasto czeka na opinię Kaliszan. Które mają być pomocne w dalszych pracach projektowych nad wyglądem płyty głównego rynku. Anonimowość w sieci, zapomnij. Wykorzystanie naszego wizerunku bez naszej zgody, to jest największe zagrożenie. Możemy protestować, no możemy zawsze starać się to usunąć. Ta sobota należy do najmłodszych. Pokazy przede wszystkim wszystkich służb, którymi nasza Komenda Miejska dysponuje. Kaliszan czekają kolejne konsultacje społeczne, tym razem dotyczące głównego rynku. Władze miasta na opinię mieszkańców czekają od dzisiaj do 14 czerwca. Swoją opinię będzie można wyrazić wypełniając ankietę i rozmawiając z pracownikami magistratu. Konsultacje dotyczące generalnego remontu płyty głównego rynku zaproponowała komisja rewitalizacyjna. Czy w sercu miasta powinien być klomp z kwiatami, czy trawnik? Fontanna, ogródki gastronomiczne, a może powinno być to miejsce typowo reprezentacyjne? Czy Kaliszanie chcą ujednolicenia kolorów kamienic i szyldów, a może rynek powinien być tak jak teraz wielokolorowy? To mieszkańcy mają podpowiedzieć, jak powinno zmienić się centrum miasta. Dlatego przygotowano ankiety. Które mają być pomocne w dalszych pracach projektowych nad wyglądem płyty głównego rynku. Co ciekawe, poza ankietami zaplanowaliśmy tutaj w dniach 2 czerwca i 7 czerwca w dwóch terminach mobilne punkty konsultacyjne, które staną tutaj na płycie głównego rynku. Ankiety będą w formie tradycyjnej, czyli papierowej. Można je znaleźć przy portierni w ratuszu i siedzibie Urzędu Miasta przy Kościuszki. Tam też są urny, do których wypełnione można wrzucić. Ankiety można też wysłać do biura rewitalizacji, które znajduje się w ratuszu. Pracownicy będą na nie czekać do 10 czerwca. Ankiety dostępne są także w internecie pod adresem www.konsultacje.kalisz.pl. Drogą elektroniczną swoją opinię można wyrazić do 12 czerwca. W ramach tych konsultacji będą mobilne punkty konsultacyjne. Te punkty będą ustawione tutaj przed budynkiem ratusza. Będą one funkcjonowały w dniach 2 czerwca i 7 czerwca od godziny 14 do godziny 17. 14 czerwca we wtorek o godzinie 17.30 w barze Delicja odbędzie się też spotkanie poświęcone modernizacji płyty głównego rynku. Ostateczna akceptacja wszystkich propozycji należy do konserwatora zabytków. Opieka, troskliwość, bezpieczeństwo i przede wszystkim miłość. To daje rodzina zastępcza dzieciom, które już na początku swojego życia znalazły się na zakręcie. Co roku kaliskie rodziny zastępcze spotykają się na pikniku, by lepiej się poznać i wzajemnie wesprzeć. W Kaliszu działają 132 rodziny zastępcze, 97 jest spokrewnionych z dzieckiem. 5 to zawodowe rodziny zastępcze, czyli takie, w których jedna osoba otrzymuje stałe wynagrodzenie za pełnienie pieczy nad przyjętymi dziećmi, a 30 stanowią niezawodowe rodziny zastępcze. Na pikniku w Lasku Winiarskim spotkali się członkowie wszystkich tych rodzin. Świętowały Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Rodziny zastępcze często na co dzień utrzymują ze sobą kontakt, bo wzajemne spotkania są cennym wsparciem i wymianą doświadczeń.
Te rodziny same potrafią tak siebie wspierać nawzajem, że nawet nam ubywa tej pracy, nie musimy tyle ingerować, a może nie mamy takiego doświadczenia. Bo nie ma tak, że jeżeli jeden człowiek drugiemu, który ma takie same problemy, pomoże, jest to o wiele lepiej. W chwili obecnej mamy 207 dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej. Wszystkie rodziny dla nas są ważne. Ta lubi lody, do góry chusta! By zostać rodziną zastępczą, trzeba spełnić kilka wymagań. Opieka społeczna, oddając dziecko do takiego domu, musi mieć pewność, że trafia pod bezpieczny dach. Rodziny, które chcą zostać zawodową rodziną zastępczą, powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Granicznej. Tam kandydaci otrzymają niezbędne informacje oraz przejdą niezbędne szkolenia. Uczymy się takich, poszerzyć kompetencje wychowawcze, uczymy ludzi, to są bardziej warsztatowe zajęcia, spojrzeć na z jakimi problemami mogą się spotkać, przyjmując dzieci pozbawione opieki, które mają już za sobą trudne doświadczenia. Rodzina zastępcza otrzymuje z opieki społecznej środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Jest to mniej niż 1000 zł miesięcznie. Rodziny zastępcze korzystają też z programu Rodzina 500+. Na pierwszy rzut oka takie rodziny nie różnią się niczym od tradycyjnych. Rodzice zastępczy robią dokładnie to samo, co inni i zmagają się z dokładnie takimi samymi problemami. Problemy są dokładnie takie same. Na przełomie 10 lat przeszliśmy przez problemy dzieci małych, czyli choroby. Od przewijania. Tak, diagnozowanie tych dolegliwości, które często niestety nie były wcześniej znane. A teraz jak są nastolatkami, no to są problemy bardzo typowe dla dzieci nastoletnich. Celem Dnia Rodzicielstwa Zastępczego jest popularyzacja tego rodzaju rodzicielstwa oraz zwrócenie uwagi na losy dzieci odrzuconych i osieroconych. W tym roku święto obchodzone jest po raz 10. W Kaliszu liczba dzieci, które wychowują się w takich rodzinach w ostatnich latach wzrasta. Od kilku dni przez Kalisz przejeżdżają wojskowe konwoje eskortowane przez policję. Od razu uspokajamy, żołnierze nie zmierzają na wojnę, ale na ćwiczenia przed lipcowym szczytem NATO w Warszawie. W przeciągu następnych dni przez Kalisz przejeżdżać może nawet kilka takich konwojów dziennie. Żołnierze zamierzają na ćwiczenia pod kryptonimem Anakonda. Odbędą się one od 7 do 17 czerwca, a weźmie w nich udział rekordowa liczba co najmniej 31 tysięcy żołnierzy. Połowę z nich będą stanowili Amerykanie, ale udział zapowiedzieli także przedstawiciele 22 sojuszniczych armii. Ćwiczenia zostaną przeprowadzone na 7 poligonach. Wśród najbardziej spektakularnych epizodów znajdzie się desant w Toruniu. Dziś, w czasach, gdy bez dostępu do sieci niemal nie wyobrażamy sobie życia, prywatność to mit. A przecież w sieci czyha na każdego z nas mnóstwo niebezpieczeństw. Podczas dzisiejszego happeningu studenci Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza przypomnieli o tym swoim kolegom z uczelni, wchodząc im z aparatami prosto w twarz. Anonimowe osoby w maskach polowały z aparatem na niespodziewających się niczego studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego. Podczas przerwy robili im nachalnie zdjęcia, kiedy ci niekoniecznie sobie tego życzyli. Potem zrobione zdjęcia miałyby trafić do sieci. Chcemy zmusić ludzi, żeby odpowiednio zareagowali na nasze działania. Powinni być wzburzeni i powinni nam wyrywać wręcz te telefony z rąk. Na pewno było to coś strasznego. Nie zgadzamy się na publikowanie naszego wizerunku, dlatego byliśmy przeciwni. Uważam, że temat bardzo trafny, że faktycznie wszystkim wydaje się, że są przecież bardzo anonimowi, a tak niestety nie jest. Jednak są hakerzy, którzy właśnie nasz wizerunek mogą szybko wykryć. No i radzę właśnie o bezpieczeństwo, lepiej właśnie zachować zdrowy rozum w sieci. Celem happeningu, który odbył się dzisiaj w holu Kaliskiego Wydziału UAM, było przypomnienie niebezpieczeństw czyhających na każdego z nas w dobie internetu. Przede wszystkim wydaje mi się właśnie wykorzystanie naszego wizerunku bez naszej zgody. To jest największe zagrożenie. No i też wiadomo, w związku z tym, że jesteśmy w erze czatów, Nie wiemy tak naprawdę, kto jest po drugiej stronie. Niektórzy z nas codziennie wrzucają do sieci kilka zdjęć i kto wie, na ilu zdjęciach obcych nam ludzi jesteśmy. A jak wiadomo, usunąć cokolwiek z internetu nie jest łatwo, a dochodzić swoich praw jeszcze trudniej.
Jeżeli już ktoś umieści, możemy z tym, możemy protestować, no możemy zawsze starać się to usunąć. Są pewne możliwości, ale nie każdemu się chce. Jest to droga, powiedzmy, trochę po gruzach. Happening zrealizowany został w ramach przedmiotu Intermedia w Pracowni Intermediów i Multimediów. Darmowe kursy KLA, gry, zabawy, konkursy i pokazy lotników z grupy Żelazny oraz służb mundurowych będą czekać na wszystkich milusińskich, którzy pojawią się w sobotę, 4 czerwca nad Zalewem Wszałem. Oto szczegóły tegorocznych obchodów Dnia Dziecka. Ubiegłoroczna edycja Dnia Dziecka Wszałem cieszyła się ogromną popularnością. Na terenie ośrodka nad Zalewem pojawiło się wtedy około 10 tysięcy osób. Organizatorzy wiedzą, jakie błędy popełnili, szczególnie logistyczne, i zapowiadają, że w tym roku będzie zdecydowanie lepiej. Na całym odcinku drogi przez miejscowość Szałę będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania i postoju. Za to będzie zorganizowany kilkahektarowy parking. KLA będzie prowadziło nieodpłatne kursy. Dla dzieci zaplanowano wiele atrakcji i występów artystycznych. Na scenie pojawią się m.in. artyści z Młodzieżowego Domu Kultury, Sieraszewski Dance Studio czy Piano Song. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Disco Polo, Diadem i Make. Oprócz tego pokazy na ziemi i w powietrzu, czyli Grupa Lotnicza Żelazny oraz kaliskie służby mundurowe. Jako jeden z organizatorów w tym roku stawia na kilka niespodzianek jeszcze. I to będą pokazy przede wszystkim wszystkich służb, którymi nasza Komenda Miejska dysponuje. Nasza grupa realizacyjna wykona fajny pokaz dynamicznego zatrzymania groźnego przestępcy przy udziale psów służbowych. Impreza rozpocznie się w sobotę, 4 czerwca o godzinie 12. Patronat nad Miejsko-Powiatowym Dniem Dziecka objęły portal Fakty Kaliskie oraz telewizja Magazyn Miejski. A teraz coś o wybrykach dużego dziecka. Nietypowa próba kradzieży w okolicach Parku Miejskiego. 23-letni Kaliszanin próbował włamać się do zabawek bujaków dla dzieci wyposażonych we wrzutniki monet. Mężczyzna postanowił rozbić je handlem. Więcej o tej sprawie przeczytacie na portalu faktykaliskie.pl. Ja dziękuję za uwagę. Za chwilę prognoza pogody. Do zobaczenia.